Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Max Payne'a. No i cóż, czekajcie chwilę. Co sobie tutaj porobimy? Właśnie. Dobra, poszedł spać sobie tamtym gościu. Dobra. Trafiłem? Chyba trafiłem. Tak, na pewno, bo jakby coś to by był. Cały czas by pokazywało go. What? Ej, halo. A to był skurczybyk jeszcze jeden. O, to nieźle. No to nieźle. Dobra, czekajcie. Mam. Czekajcie, ich tu trzeba, kurde, tak. W sumie powiem wam. Czekajcie, żeby ogarnąć to w ogóle. Dobra, świetnie. Kurde. Dobra, świetnie. Tu kurde atakują z tyłu, skurczybyk. Czekajcie, tak też nie. Dobra. Trzeba będzie tu ogarnąć, powiem wam w sumie. Świetnie. Gdzie on jest? Halo? Gadacie, że on zszedł, kurczę, stąd. No to nie fajnie, powiem wam w sumie. A nie, on padł chyba. Żyje. Pięknie, fajnie, świetnie. Czekajcie. Przeszukamy, kurczę. Trzeba będzie go przeszukać jednak tutaj teraz. O proszę, co on tu miał. Kurczę, niezłe rzeczy, powiem wam. O proszę. Dobra. Czekajcie, czy będę mógł... Żeby on się tu zatrzymał. Dobra. Świetnie. Nie wiem, którym teraz muszę iść, kurczę. A to jest pytanie moje. Chyba tutaj, tak jest, dobra, mam. Tam chyba już nikogo nie ma. W sumie. Tak zrobimy. Tak zrobimy, moi drodzy. Kurde no. Ktoś tu jest, halo. Kurde, dobra, poddaj. O, fuck ja. Serio, ja nie znam. Oh my god, ja nie zapisałem gry. A Boże, serio? Czekajcie, od razu trzeba będzie go pokonać tego. Dobra, świetnie, pięknie.
świetnie. Dwóch kurde po kolei, nieźle. Nieźle, ojeju. Dobra, i teraz jeszcze tego trzeba załatwić i... Świetnie, masz. Tam masz. Skurczobyku ty, pierdzielony. A, pięknie. Świetnie. Ja tu umiem, kurde, ich zaatakować bardzo dobrze. Jak musi być. Teraz trzeba będzie... Ja bym sobie wziął te rzeczy, powiem wam, od nich. I tak zrobimy. I tak zrobimy, powiem wam teraz. Bo tu jest... Życia będą. W ogóle. Kurde, co ty odwalasz? Aha, dobrze wiedzieć. No kurde, przecież zabij go. No, świetnie. Dobra. Dobra, teraz trzeba będzie po... Ojej. Oj, nie w tą stronę. Fuck. Źle zrobiłem to. Kurde, nie. Kurde, jeszcze lepiej, żebym to zrobił. No dobra, niech już będzie tutaj. Niech już będzie tutaj. Tu w sumie bardzo dobrze zrobiłem, że tu podjechałem. To będę miał chociaż życia. Świetnie. Dobra, na razie nie będę tu... Ty, co jeszcze strzela we mnie? Tu jest, kurde. Kurde, skurczybyk. A, fuck. No to nieźle. Tyle żyć, żebym kurde stracił teraz, że hej. No dobra, okej, jeszcze raz się zajmiemy tym. Znaczy, tam co jeszcze życia. To jest właśnie też bardzo dobry pomysł, że tam lecę. Powoli. Dobra. I trzeba będzie powoli. Kurczę, iść tam. Powolutku. Dawaj. Czekajcie chwilę. Świetnie. Dobra. Trzeba będzie zapisać. Wiecie co, może niepotrzebnie tu kurczę. A masz w nogę. Hehehe. Czekajcie, gdzie oni są? Tam jest kurczybyk. Masz. Ty jakim cudem nie trafiłem w niego? Halo.
kurde no. Ty, spierdzialiu. Mam cię. Mam cię, masz. Kurde, i co teraz mam zrobić? Halo? O kurde, za dużo was tu jest, bez kitu. Serio spadłeś, śmieciu ty? Kurde, za dużo, za... Kurcze. Fuck ja! Kurde, dobra, poddaję się. Czekajcie chwilę. Świetnie. Niech oni tu wbijają, czekajcie chwilę. Ej, to jest dobry pomysł, powiem wam w sumie. Świetnie. No, dawaj. Świetnie. Tu gdzieś spadł jeden, powiem, dobrze widziałem, gdzieś. Gdzieś tu spadł, ale... O, fuck. Czekajcie, gdzie on jest, halo? Wow, fuck. Ty, kurde, gdzie on jest? Halo, halo. Kurde, ja tu padnę zaraz przez niego. Bez kitu. Czy ten padalec jest? Pierdzielony. Kurczę, on chyba gdzieś tu na górze jest. Nie ma go. Halo. Gdzie on jest? A, chwila. Kurczę, padalcu ty, chodź tu żeż. Nie, tu też go nie ma. Halo, gdzie ty jesteś? Halo, człowieku. Jak on tam kurde się znalazł? Halo. Kurde, tam chcę wejść. Dobra, chyba wiem którędy. Kurde, ale żyć mało mam. A fuck. To będzie troszeczkę, powiem wam. No niestety wyzwanie. Żeby mnie tam za szybko nie za... Kurde, skurczy byku ty. Znalazłem statek Borysa Dalin. Kurde, skurczy byki. A, mam już. Fuck! No to nieźle. Świetnie. Dobra. Nie musicie tego pokazywać mi tutaj, bo ja wiem. Czekajcie, tak? A masz. Ty. Wow. Nieźle. Nieźle, że mi porobił. Fajnie. Cieszę się. Słabo, mało. Mało tych żyć mam w sumie. Ale dobra. Się burtami frachtowca. Borys Dajm zapewne był na pokładzie. Musiałem wykończyć połowę jego załogi, żeby dostać się do trapu. Broń leżała pewnie w ładowni, razem ze szczurami i brudną wodą. Dobra. No to nieźle. O, fajnie.
Dostał skurczybyczek. Jeden. O, cicho. Ktoś tu chyba przylazł jeszcze. Czekajcie. A masz. A masz. What the? No kurde, serio? Fuck. Mogłem zapisać grę, jakbym wiedział. Ja pierdzielę. Kurde, ażbym to zrobił teraz. Ajajajaj. Czekajcie chwilę. Kurde, no co za pierdzielony. Świetnie. Dobra, ja tego nie chcę widzieć więcej. Halo. Świetnie. Bardzo dobrze, cieszę się. Cieszę się, że ich pokonałem, chociaż jakoś w porządku tak. Co nie, moi drodzy, a jak? Dobra, czekajcie chwilę. To już widziałem. Czekajcie chwilę, teraz tak, bierzemy to. Pięknie, świetnie. A masz w dupę? Nie no, nieźle powiem wam. Kurde, żebym trafił w niego jeszcze, kurde, skurczybyka jednego. Mam. Fuck, tu ktoś jeszcze mnie atakuje, halo. Czekajcie, tak? Ktoś mnie atakuje jeszcze, kurczę, ale kto? A masz. Dobrze. Świetnie. Wow, fuck. Świetnie. Ale że mi porobił. Wow. Kurde, skurczy byku ty. Pierdzielony. Świetnie. Kurde no, co za pierdzieleniec. No ludzie, no nie wierzę w to, co ja tu widzę, kurde. Uaj. Świetnie. Świetnie. Czekajcie. Dobra, spadamy, spadamy stąd na razie. Czekajcie chwilunie. Spadamy.
kurczy byku ty pierdzielony. Dobra, świetnie. Kurczę byku, ty pierdzielony. Świetnie. Ale żeś dostał. Pierdzieleńcu ty. Umiesz sobie radzić. What the? Broni, amunicji, jaką chcesz. Spotkajmy się potem na mostu. Wow. Fajnie. Chciałbym mieć... Chciałbym, żeby tak było, kurde, cały czas. O, proszę. Tu coś jeszcze mam. Fajnie. Czekajcie. Okej, jest. Masz wszystko, czego ci potrzeba. Owszem. Jestem twoim dłużnikiem, jeśli czegoś potrzebuję. To moja sprawa. Skończę z godziny Lonie. Jasna sprawa. Jeśli znajdziesz się w opałach, wystarczy, że zagwiżdżą. To może być początek pięknej przyjaźni. Naprawdę jara ci taka filmowa gadka. Nawet z takimi giwerami nie dostałbym płci na jego willi. Miałem tylko nadzieję, że będzie chciał mnie zobaczyć błagającego na kolanach o życie. Mówi Max Payne. Chcę się dogadać. Wszyscy mi to mówią. Mam twój statek i ładunek. Chcę się z tobą spotkać. Musisz się trochę wysilić. Znasz moją restaurację? Tak, znam. Za godzinę. Knata Puncinello widziała już lepsze czasy. Śnieg sypał niczym popiół ze spalonego nieba, ale to było na zewnątrz. Jednak w restauracji też miało się zrobić gorąco. Wiedziałem, że wiele oczekuję, licząc na pojawienie się Puncinello, ale nadzieja nie jest grzechem. Dobra. Wow. No bez kitu. Jak ja mam tu przejść? Halo? Kurde, no ludzie, bez przesady już. Kurde. Kurde, ej, halo. Ja pierdzielę. Ja nawet nie wiem, jak ja mam tu przejść, halo. Jak ktoś? Halo. Kurde, jak ja nawet nie wiem, jak ja mam tu przejść. Czekajcie chwilę. Kurde, what the fuck. Jest dziwne. Bardzo dziwne. A, dobra, czekajcie, mam. Dobra, czekajcie chwilę. Kurde, jak ja mam tu przejść, halo? Nie, to chciałem. Dobra, czekajcie chwilę. Dobra, mam, czekajcie, drzwi szukamy, fuck. Kurde, masakra, powiem wam, tutaj się dzieje, halo. No bez kitu, tak nie powinno być, według mnie. Kurde, nawet nie wiedziałem iść, halo. Teraz to się zgubił, dobra, mam. Wow. O ja pierdziele, co to się dzieje, halo. What the fuck. Bez sensu to jest, powiem wam, kurde, what the fuck. Tędy? Nie wiem, którędy mam iść, kurczę, nawet w sumie teraz.
tędy chyba na to wygląda, tylko zostaje mi wyjście, ale mają wam porąbane to, no bez kitu, tak nie powinno być, what the fuck. Wow, teraz no to, kurde. O ja pierdziele, jakie to głupie panie wam jest teraz, bez kitu. Kurde, to jest takie głupie, że hej. Tu mam wyjście. Dawaj, wychodź stąd. Kurde, no ludzie, powinno tak być, halo. Kurde, głupie to. Ja pierdziele. Fuck, padnę zaraz tutaj, halo. Kurde. Tędy nie przejdę, tędy. Kurde, ja nie mam żyć prawie, ja pierdziele. Teraz padnę, głupi. Bez kitu, na 100%. Bez kitu. Kurde, mówiłem? To jest głupie według mnie, kurde, porąbane. Ale co zrobić? What the fuck, co ty robisz? Kurde, gościu pierdzielony. Ja pierdzielę. Jak się szybciej biega tu, halo? Nie da się. No nie da się szybciej biegać, what the fuck. O kurde. Fuck. Czego ja się palę tu? Kurde, głupi tutaj się palę teraz. Bez kitu. Tędy wyjście. Kurde. Ja pierdzielę. Oh my god. Porąbana ta misja jest. No bez kitu. Tu próbuję wyjść, kurde, i nie mogę. Spiruny. No, tutaj kurde najgorsze, ja pierdzielę. Ja pierdzielę, to jest głupie powiem wam teraz według mnie. Ja pierdzielę. O Boże, Boże. No to jest głupie według mnie też. No bez kitu. Tak nie powinno być, halo. Ja pierdzielę. No nie wiem co mam tu kurde zrobić. Fuck. Porąbane to jest, powiem wam wszystko teraz. O Jezu. Czekajcie, trzeba to jeszcze zastanowić, bo to już jest chyba ten... Fuck. Aha. Tu nie ma wyjścia już, powiem wam. O ja pierdzielę. O ty! Ej, co to było? Ej, co to miało być? What the fuck? Halo. To jest głupie. To jest bardzo głupie. Z tej strony. Co oni to odwalili? Halo. Oni odwalają manianę chyba jakoś. Ja pierdzielę. Masakra. Ale już wiem o co chodzi tu, dobra. Fajnie. Ale ej, to była maniana normalnie. Ja nie wiem co oni to odwalili wtedy, teraz. Kurde, trafił we mnie z tego. Kurde. Ja pierdzielę, cały czas nawalają tymi głupimi dynamitami, czy granatami takimi głupimi. Że hej, masakra. Masakra, bardzo masakra. Powiem wam. Tylko tyle mogę powiedzieć. Dobra, to poczekam chwilę. No, what the fuck, halo, czemu tak się dzieje? No, kto mi Boże, halo. Dobra, zaraz, jeszcze raz się tym zajmiemy. Spokojnie, tylko gra jest. Coraz bardziej mi się podoba, powiem, ta część Max Payne'a jedyneczki. Bez kitu. Bardzo dobra część. Znaczy... Może nie jest taka dobra, ale powiem wam, że jest interesująca nawet bardzo. Praktycznie to jest środek gry już, co nie? Powiem, że jest wyzwanie trochę tutaj niestety. Ale powiem wam, że już wiem o co tu chodzi, tak mniej więcej. Ale... Może tu zapiszemy grę? Może dobry pomysł byłby tu, tak myślę. Bo tu nie ma takiego, powiem wam...
Mało ognia jest w sumie tutaj, kurde, tu jest właśnie najgorsze. Jak ja mam ten... Dobra, mam. Tu nic nie znajdę, dobra. ...mającą potrzebę wykończenia mnie. Zresztą z wzajemnością próbował ugasić dobra, ogień świetnie. Benzyną. Aha. Halo, otwórzysz te drzwi. Ej, nie da się tam wejść. Świetnie, fajnie, trzymam te... Wow, what the fuck, dwóch naraz zabiłem? No to nieźle. To on żyje w ogóle? Halo. Tak średnio widać byłoby po jego wyglądzie. Gangsterzy pilnowali prawdziwego skarbu. Dobra. Tu zapisujemy grę. Dobra, lecimy. Dobra broń ta jest komando, kurde, powiem wam, że nawet mi się spodobała bardzo. Kurde. Skurczybyku ty pierdzielony. Dobra, jeszcze tak zrobimy sobie, taki myczek. Dobra, tu chyba nic nie ma, tędy też nie przejdziemy, tędy trzeba iść jedne, tylko, tędy też nie przejdę, halo, tędy, dobra, mam wyjście, fajnie. O, pierdziele, co ja zrobiłem? O, fuck, połowę mam żyć tylko, to niedobrze, powiem wam w sumie teraz, kurde. Świetnie. Kurde, teraz to mi tak odwalił Majana teraz, że nie wiem jak ja mam tam przejść dalej, kurde, z takimi życioma. No. Świetnie. Dobra, czekajcie, idziemy na górę powolutku. Czekajcie, zobaczę jak jest z czasem. Jest dobra jeszcze. Praktycznie. Okej. Okay. Wladimir zauważył moje sygnały dymne. Mercedes czekał gotowy do jazdy. Syreny były coraz bliżej. Siadasz? Odrzucimy cię do willi, Punchinello. Może być. Ty już skończysz, daj znak. Przyda mi się taki pochód. Będę o tym pamiętał. Oni chyba mi się wydaje mnie tutaj oszukali, ale... Noc była mroźna. Światła w ogrodzie migotały nerwowo. Ale zobaczymy zaraz. Na chwilę płatki śniegu spadające z nieba. Słyszałem różne opowieści. Trójce stanowiło trzech psycholi, którzy powiesiliby głowy swoich ofiar na bramie posiadłości, gdyby tylko kapo im na to pozwolił. Punchinello chciał mnie dostać, a dostanie ode mnie. Mój podstęp polegał na tym, że nie było żadnego podstępu, chociaż w filmach wygląda to inaczej. Żadnych zasad, żadnej mantry, żadnego planu działania. Nie liczył się spryt czy umiejętności. Chodziło o chaos i łód szczęścia, a jeśli komuś wydawało się inaczej, to był głupcem. Chodziło o przetrwanie za wszelką cenę, tak długo, jak to tylko było możliwe. Ktoś uprzejmy pozostawił otwarte te drzwi i załatwił wartowników. Coś mi mówiło, że to ona. Wiedziałem, że aby dostać Punchinello, musiałem pozbyć się trójcy. Widziałem listę ich grzechów, miała grubość książki telefonicznej. Nikt nie ujdzie stąd z życiem. Za mną wtargnęło do środka, paraliżujące zimno nocy. W pokojach na górze trójca tańczyła w rytm swoich morderczych serc i z krwią ofiar na ustach. Vince Magnano, Piłat Providence alias Wielki Brat oraz Joe Ponurak Salem. Pistolet w mojej dłoni był jak bryła lodu. Mroził skórę i kości. Dobra, kurczę, teraz powiem wam, że... Nie wiem jak ja mam to przejść.
tam rasie. Nie tak, to nie tak miał wyglądać. Ten zbir awansował. Komuś nie odpowiadała gościnność. Komuś, kto lubił, zdołałby dostać się z celi i poradzić sobie z wartownikami. Znów stawiałem na Monę. Miałem tylko nadzieję, że była na tyle dobra, aby wiedzieć, kiedy się wycofać z gry i że zrobiła to, zanim wpadła na trójce. Śmiertnie na posłańca. Dobra, czekajcie, tu chyba nie ma żadnych żyć, kurczę. Masz, dziadzie, chciałeś. Chciałeś, to masz. I nie zadzieraj. O, mam. Mam życia. Zapisujemy grę, idziemy dalej sobie powolutku. Aż piana dostała czegoś tu, o kurde. Dobra. Niech już będzie to coś. Czekajcie chwilę. Kurde, nie ma żyć. Jak chcę życia. Jak chcę życia, halo. Jak chcę życia, nie ma żyć. Lipa. Tu coś mamy. Świetnie. Tu coś mamy. Punchinello bawiła się w czary. Karty tarota leżące na stole pasowały do tego obrazka. Nie był to mój ulubiony rodzaj kart, ale chętnie spojrzałem, co ułożyła pani Punchinello. Pierwszą kartą była wieża. Może chodziło o tę willę. Dalej poszło łatwo. Diabeł to pan domu. Natomiast śmierć to ja, idący po niego. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu, a stąd tu przyszedłem, dobra. Tu zamknięte. Kurde, teraz to, żem kurde załatwił, aj. Jeszcze raz, czekajcie chwilę, nie? Świetnie. Bardzo dobrze, załatwieni. No, porobieni. Dobra. Dalej lecimy. Co my tu mamy jeszcze? Dobra, to tam sirenio ciekawe. Dobra. Kurde, teraz mnie załatwili. Skurczybyczki małe, wpierone. Świetnie. O ja pierdziele, co my tu teraz zrobimy? Nie wiem w sumie. Czekajcie chwilę, nie? Tak. Kurde no, ludzie. Ja pierdziele, jeszcze raz. Świetnie. Dobra. Czekajcie, tak.
Porobimy ich tak, powiem wam teraz. Dobra, tu zapisujemy. Dobra, czekajcie, teraz tak. Świetnie. Porobieni. Skąd oni mogli wyjść, kurde, skurczy byki małe? Czekajcie. Pewnie tędy. O kurde. O, to świetnie, kurde. Żebym troszeczkę dostał od nich, ale dobra. Ale co to? Tam mamy goście. Dobra, świetnie, ale... No trochę lipa, powiem wam jednak. Kurde, no se... Oh my god. Czekajcie, kurde. Świetnie. Świetnie. Zapisujemy. Pięknie, świetnie. Dobra. Świetnie. Porobiony. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy tędy teraz. Dobrze, wiecie co, moi drodzy? Mam nadzieję, że... Czekajcie chwilę. Dobra, idziemy sobie dalej. O kurde. Gdzie oni są? Nie wiem, którym teraz iść mam, kurczę. O, jak świetnie. O, dostali chyba ci te frajerzy. Czekajcie. Tu gdzieś powinny być... Czekajcie, nie ma żyć. Kurczę, lipa. Ale no, o, mam was, kurczę, byczki małe. Ale ten najlepszy, kurde, stał sobie. Co jest? Wow, what the fuck, co oni to porobili? What the... No to nieźle. Dobra, świetnie. Dobra. Świetnie. Kurde. Skurczy byki. Dobra, teraz tak. Świetnie, bardzo dobrze. Dobra, bierzemy sobie oczywiście tak. Dobra, świetnie. Czekajcie, teraz musimy... Ej, kurde! O co, kaman? Czemu tak się dzieje? Halo? Świetnie. Świetnie, dobra. Wiecie co, mam nadzieję, że tu się gra zapisze, kurczę, bo jak nie, to będzie lipa. Wiecie? Ale dobra. Świetnie. Kurde, co tu się odwala? Ja pierdzielę. Ja nie ogarniam, powiem wam, tych ludzi tutaj. O, oh, fuck. Dobrze, moi drodzy, widzimy się w kolejnym materiale. I cóż, cześć.